Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Cinek, witam was w kolejnym odcineczku z Hearthstone World of Warcraft. Więc od razu przechodzimy do treningu, nie będziecie się przepieprzyć. Ostatnio graliśmy sobie łowcą. I myślę, że zagramy sobie nim jeszcze raz, no nie? Czemu nie? Kogo teraz weźmiemy? Wojownika, szamana czy kapłana? Mamy już tylko trzech do odblokowania, więc... weźmiemy kapłana. Chociaż skopiłem mu dupę. Przekupywanie strażników. To na ostro. Sprzątanie po stronnikach. Pewnie się jakiś zesrał ze strachu. I lecimy do gry. Rexar kontra Anduin Vryn. Vryn. Zapewni nam zwycięstwo. Spoko. Rozpoczną się łowy. No zaraz rozpoczniemy łowy. Akceptujemy, bo karty dość spoko. I skoro ja zaczynam tutaj, wyjdziemy naszym prowokantem. No żeby nam tutaj ziomuś się za bardzo nie rozhulał. Dobra. I oddajemy turę dla tego naszego przeciwnika. Zobaczymy, co on tutaj nam zrobi. Nic. Dobra, tylko kartę. Czeka na coś. No i tutaj widzę, że mamy jeszcze takiego murloka zwiadowcę. I pierdykniemy mu. I koniec tury. Czego chcieć? Prowokacja. To na ostro widzę. Dobra, więc tutaj mamy murloka grabieżcę. Mogłbym w sumie wyjść... tak. I tak. Dobrze, więc tutaj sobie dodatkowo rozwalimy tego. Zrobimy tak i zrobimy tak. Pewnie też będzie dość easy pojedynek, bo widzę, że tu ci bohaterowie ogólnie to dość easy są. No, rozwalił mojego tego prowokanta. Cóż za szkoda. Mógłbym dać jakiejś bestii jakąś prowokację albo coś. Czekajcie, czekajcie, bo to jest bestia, to nie, to jest murlok, to też murlok, one mają tak jakby takie coś, takie statuty, albo coś takiego, nawet nie jak to nazwać w sumie. Tu sobie pierdykniemy. Tu. I tu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o naszego przeciwnika. No, serio. Serio ten z prowokacją. Ktoś jest ranny? Ja jestem. Czekajcie, w ogóle nie wiem, co ta karta robi. Za każdym razem, gdy stronnik zostanie uleczony, dobierz kartę. O lol. Musimy ją zniszczyć jak najszybciej. Czekajcie. Widzicie? Tym nie mogę. Mogę tylko bestii. Więc bestię sobie tutaj dopompujemy. Zadamy tej szmacie 2 punkty obrażeń i chlaśniemy ją tutaj tym naszym. No tak. Zabiję tylko jego. No tak. Dobra, to easy. Czekajcie, nie, to walniemy sobie tym. I tu walniemy sobie tak. I walniemy sobie tak. A ogólnie ta karta tutaj do pompowania bestii, to powiem wam, że spoko. Ogólnie nie pomyślałem o tym. Nie pomyślałem o tym, że właśnie tutaj to ma jakby takie jakby statuty, czy co to jest. O, widzę, że tutaj jest kolejna bestia. Tutaj widzę, że ten ma szarżę. Ten może przewrócić 2 punkty zdrowia. W sumie to wszystkimi tymi mógłbym wyjść. Więc wyjdziemy sobie. Widzę, że tutaj można dość sporo kart na stół wyłożyć. Teraz musimy sobie zniszczyć tego debila. Nie, bo nam zniszczy. Tutaj też tego. To on nam wszystkie karty w sumie zniszczy, więc... Więc czekajcie. Aha, tu jeszcze jeden do ataku. To te bestie widzę. To zrobimy sobie taką talię z bestii dodatkowo. To będzie dość kozackie. Zrobimy tak. I zrobimy tak.
temu przypieprzymy za 6. O, to go bolało pewnie. I tak. Powiem wam, że to jest dość interesujące, że te karty się tak buffują, że tak to nazwę. No ulecz się i tak to ci nic nie da. Ogólnie to mógłbym go już zniszczyć, bo nie, tutaj nie ma żadnej karty z prowokacją. Musimy oczyścić słoneczną. Temu damy. Ciach, jeszcze większy buff. To o Jezu, to jest motherfucker. To jest zaatakuj. Czekajcie. Bang. Tutaj obydwie zdechną, a ja tego nie chcę, więc... Ouch. Trę, głupio to zrobiłem, bo wybiłem sobie potwora, ale dobra. Oh fuck. Au, to mnie zabolało i teraz powiem wam, że... To będzie koniec naszego tutaj mordobicia, naszej zabawy pięknej, bo tutaj już nam się nasz przeciwnik rozwalił, że tak to nazwę. Ogólnie tutaj jest masakryczne to, że można tak po prostu, pomimo tego, że potwory są na stole, to można też atakować naszego przeciwnika. To jest takie, no powiem wam, takie nowe... Czasami fajne, a czasami nie fajne, bo wiadomo, że jeżeli mamy tam tylko dwie karty i że ani jedna nie ma prowokacji, a został nam jeden HP przeciwnikom i też on akurat ma turę, to wiadomo, że nas rozwali, no nie? No, to też jest trochę takie przygięte, ale no... Ale no, gra ogólnie bardzo fajna, mam nadzieję, że się podobała. Jeżeli tak, to łapka w górę i zostawcie też komentarz albo coś takiego. Zajrzyjcie też na Facebooka, ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło, cześć.